Tadeusz Boj Żeleński, kuźnie intelektu. Każdy się domyśli z górnej metafory tytułu, że mowa o kawiarniach. Raz po razu powtarzało się w tych wspominkach słowo kawiarnia. Słowo niby pospolite, a jednak wymaga historycznego komentarza. Są oczywiście kawiarnie i dziś, jest ich coraz więcej i pełno w nich ludzi. Interesy, randki, muzyka, dancing, dziewczynki, życie, ruch. Otóż gdyby ktoś dzisiejszymi oczyma mógł ujrzeć dawną kawiarnię krakowską, byłby przerażony. Klasztor, sami mężczyźni. Kobiety nie chodziły do kawiarni. Mężczyźni tonący w plikach gazet. Pożeracze gazet, którzy gromadzili koło siebie sterty drukowanego papieru, siadali na nich, strzegli ich zazdrośnie, gdy inni czekali godzinami na swoją kolej. Polskie, niemieckie, francuskie, angielskie dzienniki, tygodniki, czego oni szukali w tej bibule? Oszukiwali niedostatek żywego życia, kibicowali całemu światu. Życie przeciętnego krakowianina było wiecznym kibicowaniem. To byli samotnicy. Ale tu i ówdzie znowuż inny obraz. Grupa ludzi zapalających się, zagadanych, rozwrzeszczanych. Padają wielkie słowa. Ibsen, Nietzsche, Stirner, Dostojewski, Hamsun, Spinoza, niżej ani przystąp. Impresjonizm, estopsychologia. To były szkoły dialektyki niczemateńskie. Myślałby kto, że to sami fachowcy, filozofowie, literaci, gdzież tam. Połowa z nich to byli urzędnicy, którym nikt za to wszystko grosza nie dał. Sztuka dla sztuki. To władztwo dialektyki miało głębokie przyczyny. Tak jak dziś jesteśmy w życiu bombardowani faktami, zdarzeniami, sensacją, tak w przedwojennym Krakowie była przerażająca niedokrewność faktu. To, co się działo, było drobne, to, co większe, było daleko. Jedyny możliwy ruch był w świecie wyobraźni. Żyło się abstrakcją. Walczono o światopoglądy bez innych konsekwencji prócz papierowych. Świat fikcji. Kłócono się o nadczłowieka, jak dziś o brześć. Prawda czy kłamstwo? Dzika kaczka. Czy silny człowiek ma obowiązek liczyć się z etyką? Borkman. W ogóle problemy. Na tym tle można zrozumieć znaczenie teatru Pawlikowskiego. Wypiekał chlebuś dialektyki na cały tydzień. Ach, dialektyka. Boska sztuka z Grecji rodem. Kiedy czytałem erystykę Schopenhauera, gdzie znajdują się skatalogowane wszystkie chwyty mniej lub więcej nielojalnej dyskusji, mające na celu pognębienie przeciwnika bez względu na rację, byłem oczarowany. Odnajdowałem się jakże znajomym świecie. Mimo wszystko to była szkoła nie do pogardzenia. Dziś przy pośpiechu życia, przy powszechnym pragmatyzmie, który nie doznaje potrzeby poza utylitarnego wartościowania zjawisk, niezrozumiałą wyda się owa pasja bezinteresownego, oderwanego dociekania prawdy. Ding an sich. To oglądanie w najrozmaitszych oświetleniach fikcyjnej rzeczywistości. Ale jako ćwiczenie myśli miało to bezwarunkowo swoją wartość. A przy tym rzecz w ówczesnym Krakowie niemałej wagi, rozkosze te były gratis. Stolik kawiarniany miał swoich herosów. O ile większość mełła językiem, dysputując nieraz zawzięcie o pisarzu, którego żaden ze spierających się nie czytał, byli tacy, którzy czytali i chłonęli wszystko, za wszystkich, studnie erudycji. Ludzie o zdumiewającym obszarze wykształcenia, zużywanego jedynie na terenie kawiarni. Nieraz zastanawiałem się nad rolą improduktywów, o wiele donioślejszą, niż by się zdawało. To są roznosiciele pyłków inteligencji. Za innych chłoną, za innych trawią myśli, pomagają do ich krążenia. Czytają często za tych, którzy piszą.
bo pisarze na ogół czytają znacznie mniej niż się przypuszcza. Instynktownie bronią się przed nadmiarem druku. Pisać i czytać to może za dużo. Owi rzekomi improduktywi to są nieznani wychowawcy. Gdyby można było na idealnej wadze ważyć takie rzeczy, wpływ niejednego z nich okazałby się może większy od wpływu jakiego znanego producenta książek. W ogóle z tym artyzmem to nie wiadomo jak jest. Miary, które się stosuje, są raczej utylitarne. Na przykład dar opowiadania, a dar pisania. Czy pierwszy gorszy jest od drugiego? Tyle, że ulotny, że ograniczony na mniejszą ilość odbiorców. I ten, co wyładowuje się bezpośrednio, idąc za swoim powołaniem, zmarnuje życie na gawędach, wygłupianiach, ma szansę zostać pieczeniarzem i wykolejeńcem, gdy ten, co pisze, dojdzie do glorii i dochodów. Jestem przekonany, że gdyby istniał jaki przyrząd do bezpośredniego oznaczania stopnia artyzmu, klasyfikacja wypadłaby bardzo inaczej od oficjalnej. Wspomniałem w jednym z poprzednich felietonów o Władysławie Michałowskim, którego nazwałem artystą bez teki. I oto, poruszony moim wspomnieniem, pisze do mnie jeden z tych, co go znali najbliżej. Był zdaniem moim jednym z największych aktorów filozofów i nie tylko odtwórcą, ale twórcą postaci, które nigdy nie żyjąc w świecie, żyły i żyją między nami. Gdyby ktoś rozmowy i powiedzenia tych postaci utrwalił pismem, można by z tego czerpać w życiu w chwilach złych i dobrych, jak z Fausta. Tak mówi bardzo inteligentny człowiek o tym ziemianinie i staroście galicyjskim, który nic w ogóle nie pisał i całe życie przebawił się bańkami mydlanymi do wcipu i fantazji. Na dwa dni przed śmiercią, będąc już właściwie umierający, czytam w tym samym liście, udawał Pawła Popiela, jakby Paweł Popiel mówił o Aleksandrze Skrzyńskim i jego rządzie, wtedy właśnie ukonstytuowanym. Ha! Też Jowiarski, ale jaki? No dobrze, ale to tylko nawiasem. Wróćmy do kawiarni. Otóż można zrozumieć, że wówczas, no dziś wydaje się to nieco egzotyczne, a nieśmiertelny Franz Fischer jest zabytkiem właśnie z owych epok, były umysłowości wyżywające się w ten sposób. Inteligencje zarazem bardzo czynne i bardzo leniwe, które podniesa kontakt z audytorium, zapładnia atmosfera dysputy, paradoksu. Nie docenia się dziś tych ludzi. Grecy byli w tym szersi. Mieli swój typ filozofów ulicznych. Skompromitowany w sofistach, ubóstwiony w Sokratesie. Zawsze, kiedy się nad tym zastanawiam, myślę o biednym Ludwiku Janikowskim, któremu tyle zawdzięczam, tak znanym później w Bohemii Wiedeńskiej, przyjacielu Altenberga, Krausa, opisanym zjadliwie w paszkwilowej powieści pod tytułem Ezekiel der Zugereiste. Cóż to był za wspaniały płomień inteligencji. Ach, te dysputy krakowskie. Dziś trudno sobie wyobrazić coś podobnego z powodu obecności kobiet. Nie zniosłyby tego. Czytałem gdzieś o procesie rozwodowym w Ameryce, w którym żona zażądała rozwodu z powodu znęcania się męża. Jako przykład okrucieństwa podała, że sprowadzał do domu przyjaciół i po kilka godzin rozmawiali o Kancie. Sąd uwzględnił motyw i udzielił rozwodu. Z tego punktu widzenia nie jeden bywalec kawiarni krakowskich mógł być oskarżony o sadyzm. Godziny schodziły na takich dysputach. Wisełka płynie wolno, ma czas, robaczku, ma czas, mawiał Stach Przybyszewski. Istotnie, czego jak czego, ale czasu było w Krakowie dość. Kiedy zamykano jedną kawiarnię, szło się do drugiej. W tym sennym mieście kilka kawiarń było otwartych do trzeciej rano. Bez muzyki, broń Boże, tym krakowski wyjadacz kawiarniany gardził. Tylko gazety i gadanie. Można tam było dostać wódki, szynki, jajka, więc po co w ogóle wychodzić? Ale trzecia rano wybiła jak nic, a tu jeszcze nie doszło się do konkluzji w najważniejszych sprawach ducha.
Na szczęście. I wtedy było gdzie się schronić. Była kawiarnia, której nie zamykano nigdy, otwarta bez przerwy dniem i nocą przez 30 lat istnienia. Rosenstock. Rosenkreuzer, jak go nazywał Przybyszewski, na rogu ulicy Lubicz. Była to najbardziej malownicza knajpa, jaką znałem. Ponieważ począwszy od 3 rano, była jedyną, spotykały się tam wszystkie stany. Złota młodzież wprost z balu we frakach i również we fraku kelner z innej kawiarni, który po fajrancie zachodził jako gość na partyjkę bilardu. Tu pod nóg dorożkarzy wstępujących na rozgrzewkę i szwargot oficerów austriackich. A wśród tego gwaru, w zaduchu, w kącie, nic nie widząc, nic nie słysząc, tokuje dwóch młodzieńców, wydzierając sobie słowa, miażdżąc się argumentami, nie mogąc się doczekać chwili, gdy przeciwnik zrobi pauzę dla nabrania oddechu. Ci z pewnością przegadają tak do 8 rano, po czym będą jeszcze do południa obchodzić plantacje, upici jednym z najsilniejszych narkotyków. Gadaniem. Ha, a kelnerzy kawiarniani? Raz ujrzałem klepsydrę, gdzie pod imieniem i nazwiskiem widniała taka godność. Były kursor Związku Kelnerów. O nie, to już za wiele melancholii. Kelner, Związek Kelnerów i kursor tego związku i do tego były i do tego umarły. Stałem długo przed tą klepsydrą, w pustej ulicy Krakowskiej, w błoto i w deszcz, niczym Hamlet nad czaszką Jorika. Potem przybył miasto jeszcze jeden nocny lokal, dworzec kolejowy. Dawniej zamknięty na parę nocnych godzin, od czasu bliców otwarty był całą noc. Tam już za czasów balonika wędrowali nad ranem wypędzeni skądinąd cyganie. Pamiętam, jak raz malarza Stasia C., zalanego porządnie, opanowała uparta myśl, że wszyscy, którzy tam czekają na ranne pociągi, przyszli pić. Tylko kuferki, hycle dla niepoznaki pobrały, powtarzał z podziwem dla ich pijackiej chytrości. Tenże Staś C. rzucił się na brodatego portiera, Czecha, który nosowym głosem wykrzykiwał swoje Szczecuk na dziedzic, Odenberg, Prerau, Lundenburg, Wien. I wpił się namiętnie w jego wargi, krzycząc Usta mi twoje daj, chcę kąsać twoje usta. Ale niech nikt nie przypuszcza nic złego. To była tylko taka fantazja artysty. Ten cygan nad cyganami, biedny jak mysz kościelna, ożenił się później z ekscentryczną hrabianką. Była to już epoka balonika i pod tym znakiem był też poczęty ów mariaż. Żyli z sobą wcale dobrze, ale można było umrzeć ze śmiechu, słysząc, co za historię haftuje Staś na temat tego małżeństwa. Jak ona nim pomiata, jak go maltretuje, jak mu wymawia łaskę, którą mu zrobiła. Rano myję zęby kalodentem, a ona wydziera mi tubkę i wyrzuca przez okno. Ty dziadu jeden, woła, czyś ty wiedział przed tym, co to kalodont? Tak potrafił snuć godziny całe, kiedy się urżnął i płakał przy tym nad sobą rzewnymi łzami. Czyż kawiarnia, w której występowali tacy komicy, nie była atrakcją? Nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczęła się do kawiarni inwazja kobiet. Zdaje mi się, że to było w secesji Róg Rynku i Świętej Anny z jej tandetnym szykiem, muzyczką i w ogóle wiedeńskim stylem. Tam zaczęły chodzić rodziny i w ogóle damy. Natomiast stara kawiarnia Zauera, gdzie jeszcze królowa Jadwiga miewała randki z Wilhelmem, ale wtedy nie było tam kawiarni, tylko dom gniewoszów, na przeciwległym rogu rynku wciąż była męska. Aby iść umiarkowanie z duchem czasu, Zauer wprowadził pokoik, gdzie mężczyzna mógł pojawić się tylko o tyle, o ile towarzyszył damie. Koniec temu nonsensowi położył jakiś gość, który wszedł sam i zażądał herbaty. Przeproszono go, że nie wolno go obsłużyć, o ile jest bez damy. A tak, odpowiedział i wyszedł. Za chwilę wrócił z protustką, jak to nazywa Jakub Wojciechowski, z rogu,
posadził ją naprzeciw siebie i rzekł spokojnie do osłupiałego kelnera. Proszę o herbatę. Z tych kawiarni najruchliwszą i przez długi czas najbardziej literacką był Schmidt na rogu Szewskiej i Plantacji. Było tam nieprawdopodobnie brudno, bo właściciel jako radny miejski nie lękał się żadnych przepisów inspekcji. Kiedy mu ktoś zwracał przyjacielską uwagę, że a jednak warto by oddzielić kuchnię od klozetu i wprowadzić pewne elementarne ulepszenia, odpowiadał spokojnie, pełnie nie będzie, pokazując gestem salę, w której w obłokach dymu istotnie była głowa przy głowie. Potem Paun, o którym mówiłem już gdzie indziej, zdziwi może kogo na Rycinie, że w ogólnej sali jest zamalowane płótno, a w Paonie ściany są puste, bo właśnie Paun był ucieczką od tego ogólnego płótna, którego demokratycznej pstrokacizny nie mógł znieść czciciel hierarchii w sztuce Jan Stanisławski. W Paonie były tylko bloki z papierem rysunkowym, pastele i węgle pod ręką. Często nad ranem zaczynał tam robić swoje portrety wyspiańskie. Tam pamiętam heroiczną scenę, kiedy Przybyszewski i Kasprowicz spotkali się pierwszy raz. Tak to przynajmniej przedstawiał Przybyszewski, troszczący się w tym momencie o wszystko raczej niż o ścisłość historyczną. Od czasu jak Jaś pasał gęsi w rodzinnym Szymborzu o miedzę od Łojewa, ojczyzny Stacha. Upili się oczywiście obaj jak nieboskie stworzenia. Nie wiedząc już, co robić z wzajemnej czułości, zamienili kamizelki jak bohaterowie Homera zbroje. Stach miał berlińską kamizelkę brązową ze złotymi guzikami na dwa rzędy, z której był bardzo dumny, ale oddał ją bez wahania. Kasprowicz chciał wymienić i pugilaresy. Ledwo go przyjaciele powstrzymali, bo Kasprowicz, jadąc do Warszawy na odsłonięcie pomnika Mickiewicza, pugilares miał spęczniały banknotami, a nasz Stach, Boże, zmiłuj się. Ale na jedno wyszłoby Jasiowi, bo i tak wszystko w Warszawie przepił. Czasem zaglądał do Krakowa i do Paonu Miriam, wytworny smakosz, który kunsztownie skomponowaną biesiadę zwykł był kończyć kieliszkiem creme de mocha. Pamiętam scenę, jak Stach dawał restauratorowi Turlińskiemu skrócony kurs literatury polskiej. Uważasz, robaczku, no i sam pierw idzie Jaś, taki wielki magnat polskiego słowa, taki sobie biedniuchny syn ziemi, idzie sobie takim grzmiącym krokiem do nieśmiertelności. Uważasz, robaczku, Jaś, no, Kasprowicz. A, pan Kasprowicz. Znam, odpowiadał życzliwie Turul, pamiętny, że w czasie przejazdu Kasprowicza pękło w Paonie ze 20 butelek szampana. A drugi, uważasz, robaczku, taki wytworny książę kultury europejskiej, mag wiedzący wszystkie tajemnice, no, ten, co najsubtelniejsze włókna, no, Miriam. Barania mina Turlińskiego zdradzała wyraźnie, że ani w ząb nie wie, o kim mowa. No Miriam, ten, co najsubtelniejsze włókna duszy. Ta sama mina restauratora. I byłoby się tak ciągnęło długo, aż wreszcie znawca ludzi i napojów, Stasinek, zniecierpliwiony tym nieporozumieniem, wynikłym jedynie z użycia niewłaściwego języka, rzucił tylko, no Turul, likier kawowy. Oblicze Turlińskiego rozjaśniło się natychmiast wiedzącym błyskiem. A, pan Przesmycki, znam, oczywiście. Bo Zenon Przesmycki był mu doskonale znany, ale nie jako mag, tylko jako smakosz. Poczciwy Turliński, a jednak i on uległ czarowi atmosfery. Kiedym go spotkał na wygnaniu we Lwowie, omal nie płakał, wspominając krakowskie czasy. Wówczas Turliński prowadził we Lwowie kawiarnię Sztuka, niby to w duchu krakowskich tradycji, i robił w niej dziwne cuda. Pozawieszał na ścianach rysunki z Paonu,
O pewnej godzinie muzyczka grała pianissimo, światła gasły, ustępując miejsca czerwonym lampkom. Robiła się cisza i to się nazywało nastrój. Myślałem, że pęknę ze śmiechu, kiedym to ujrzał. I sam Turliński czuł różnicę. Toż samo kelner jego, Jan, dla którego Bruderschaft, wypity z Przybyszewskim u Rosenstocka, stał się głębokim wstrząsem psychicznym i przeanielił go w jakąś półfantastyczną postać. Tajemnicze są czary sztuki. Fiu, szanowni państwo, Tadeusz Żeleński mówił długo, więc chciałbym to państwu jakoś wynagrodzić i będę się starał mówić krótko. Co z tego będzie? No, zobaczymy. Drodzy państwo, w kawiarniany gwar, jak tornado, boi się wdarł, można by parafrazować PRL-owski zespół reglamentowanego buntu i tak właśnie zacząć. Temat da się rozwinąć w dodatku bez trudu, bo przecież zaraz pojawiają się inne cytaty, jak na przykład... U Maksima w Gdyni znów ją widział ktoś lub też byłam w klubie Enklawa, tam się bawi Warszawa, mój chłopak to ksiądz. I to wszystko nie jest zupełnie od rzeczy, bo chciałbym zwrócić państwa uwagę na specyficzną tematykę dzisiejszego felietonu. Mam bowiem nieodparte wrażenie, że za autorem zaczynamy podążać w rejony opowieści, no, które ma w swoim zanadrzu chyba każdy. No bo kto nie ma historii, w której ktoś zrobił coś, a wcześniej dużo wypił. To szczególne rodzaje narracji, pełne niezwykłych zdarzeń i niecodziennych herosów. No, może nie wszystkim uda się pochwalić słynnym birbantem i mistrzem podlanego humoru Francem Fischerem, który podobno miał służyć Brzechwie za wzór głównej postaci pana Kleksa. No, ładny mnie wzór, wesoły opój, szalony żarłok i nienasycony fantasta. No może też nie w każdej kawiarnianej anegdocie. Rugany przez Himmelsbacha Holubek poczuwa się do bycia inteligencją i wychodzi. No ale zapewniam państwa, że nadal może być niecodziennie. Otóż jakiś czas temu stałem wraz z najsynowniejszym z synów w oczekiwaniu na pizzę w godnej warszawskiej ristorante. A był czas meczowy. Rozmawiamy z właścicielem swobodnie, chociaż to Włoch, ale sprawnie mówi po polsku. Gdy wtem drzwi do lokalu się otwierają i do środka wchodzi mężczyzna wieku i higieny nieokreślonej. Od progu domaga się dostępu do łazienki, w której zamierza zażyć ablucji, czego nie ukrywa. Biedny właściciel stara się mu wytłumaczyć, żeby zmienił zamiary. Popieram restauratora i dlatego, uwaga, czyścioszka w potrzebie koncentruje się na mnie. Bada mnie wnikliwie wzrokiem, po czym nagle głośno deklamuje jakieś hasło. Mam tak samo jak ty? Miasto moje jak w nim, odpowiadam w tempo. I wtedy się zaczyna. Darek z Woli, bo tak się przedstawia, nieledwie wybucha płaczem. Rozpina kurtkę, ukazując legijny szalik, gestem skrzywdzonego ptaszęcia, nagle tuli się do mnie, i ku zaskoczeniu nas wszystkich po krótkiej chwili wychodzi. Wszystko kwituje przyglądający się tej sytuacji z rozbawieniem mój całkiem już duży syncio. To prawda, dobrze jest się przytulić do ojca, ale jednak lepiej do swojego. Kłaniam się państwu. Do usłyszenia za tydzień i na kanale Teatr Głosów na YouTubie. Wasz Bojownik.